Szanowni Państwo, w drugiej części wysłuchamy drugiego koncertu Henryka Wieniawskiego, koncertu D-moll, który wieńczy całą jego twórczość, ale przedtem mała uwertura, trzy tańce ze sławetnej opery Jana Stefaniego Krakowiacy i górale. Dziwne to zjawisko w tej polskiej kulturze, że mamy raz po raz Polaków z wyboru, ludzi urodzonych gdzie indziej, którzy tak przylgnęli do polskości, że zakochali się właśnie w polskiej kulturze. Jan Stefani urodził się w Pradze, studiował w Wiedniu, potem we Włoszech, wreszcie znalazł się w Warszawie w gronie muzyków Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale przede wszystkim spotkał Wojciecha Bogusławskiego, ojca polskiego teatru, człowieka orkiestry, aktora, reżysera, który zaraził go teatrem i zachęcił do stworzenia wspólnie opery Krakowiacy i górale. Wracam do koncertu D-moll. Powiedziałem, że to jest zwieńczenie twórczości. Tam jest szczyt wirtuozerii i to zmierzenie się z najwspanialszą, najszczytniejszą tradycją wiolinistyczną Europy, łącznie właśnie z tradycją Paganiniego, Wietampa i Ernsta. A z drugiej strony mamy tutaj dzieło, gdzie chodzi o raczej o głębie, chodzi o śpiewność, tak ważną w muzyce. Śpiewność, której istotę w odniesieniu do twórczości, w odniesieniu do gry, do wykonawstwa, chyba najcelniej sformułował niemiecki muzyk Georg Philipp Telemann i powiedział coś takiego. Pierwszą rzeczą w sprawach muzyki niech będzie śpiew, który przenika twoją twórczość i przenika twoją grę. Niech śpiew będzie fundamentem, a jeśli grasz, śpiewaj. Śpiewaj instrumentem. Znowu, łatwo powiedzieć, a trudniej zrealizować, jak trudno jest właśnie dać śpiew w grze na instrumentach. Chodzi o to, by kunszt artysty nie rzucał się w oczy, a żeby piękno samo w sobie zajaśniało pełnym blaskiem. Thank you.
Thank you.
Thank you.